Ten symbol w rachunku zbiorów oznacza iloczyn, czyli tak zwaną część wspólną. Wyznaczmy więc część wspólną zbiorów A i B. Znajdźmy ją na rysunku. To jest to miejsce. Wykonaliśmy więc pierwsze działanie w nawiasie, a teraz od części wspólnej zbiorów A i B mamy odłączyć, odjąć zbiór C. I zobacz co się stanie. Jeżeli odłączymy zbiór C, to zabierzemy pewną część razem z tym zbiorem, pewną część części wspólnej zbiorów A i B. I zostanie nam wówczas ta część. I to jest to końcowe działanie, które mieliśmy otrzymać. A część wspólna z B odjąć C to jest właśnie. Ta część trzech zbiorów. No i teraz patrząc do podręcznika, porównujemy rysunki i zauważamy, że drugi rysunek pasuje do naszego rozwiązania.